Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro i na dzisiejszym filmie będę grał skinem kowbojki i będę używał takiej pompy i takiej snajperki. No i postaram się oczywiście wygrać gierkę, zobaczymy czy się uda. A wy pamiętajcie, aby zostawić taką subskrypcję wraz z dzwonkiem, bo to jest mega, ale to mega ważne. Pamiętajcie też o łapce w górę. No i jak nie używacie jeszcze kodu Skiro w sklepie, no to warto go wpisać, bo czemu nie, wystarczy wejść tutaj, wpisać Skiro, potwierdzić i to tyle. Mega prosta sprawa i jak coś kupujecie, to tylko i wyłącznie z tym kodem. I zanim zaczniemy ten cały odcinek, to chciałem tylko powiedzieć, że pomysł na ten film jest od widza, więc dziękuję bardzo. Szczerze, spodobał mi się, więc jak macie jeszcze jakieś pomysły, to piszcie po prostu w komentarzach. I teraz sobie przypomniałem, że istnieje jeszcze taka pompa, która powiedzmy też tak kojarzy się trochę z kowbojami, przynajmniej mi się tak kojarzy, co nie? I jest to egzotyczna pompa, którą sprzedaje ten żółty ludek. Tylko gdzie on jest? Gościu, gościu! Dobra, jest tutaj, już myślałem, że go nie ma. Cyk, kupujemy i no w sumie trochę tak do kowbojki pasuje ta pompa. Tej oczywiście nie biorę, biorę leczenie i lecimy szukać reszty itemków, czyli snajperki i tej zwykłej pompy, którą da się znaleźć wszędzie. I w ogóle napiszcie na dole w komentarzu słowo kowbojka, jeżeli też macie skina kowbojki i też graliście w sezonie 6 w rozdziale 1, tak jak ja. Może ta pompa nowa? No oczywiście, że nie. Ej, szczerze, to będzie mega trudno znaleźć, ponieważ sami wiecie, co się zawsze dzieje na odcinkach. Jak chcę coś znaleźć, to nie ma opcji, że to znajdę, po prostu. Generalnie zostało 50 osób do końca i strefa nie jest taka super, więc muszę, nie wiem, szybko pójść, zebrać tą pompę gdziekolwiek no i zastosować do tej strefy. Chociaż pompę to już mam, przydałaby się teraz snajperka, prawda? Dobra, wysiadam z tego auta, bo zaraz prawa autorskie mi tutaj wywali YouTube. No nie mogę nigdzie znaleźć tej... Tych itemów po prostu. Dobra, pierwsza skrzynka tutaj musi być, no jak tutaj nie będzie w której skrzyni, no to ja się poddaję po prostu. Druga skrzynia i... Okej, to była lepsza skrzynia. A tutaj? Też brak tych rzeczy. Dobra, mamy to. Jest snajpera, no i kozacko, to jest karabin dźwigniowy, no ale można to chyba nazwać snajperką, prawda? Tam jest jeszcze ta pompa nowa, ale chyba nie chcę jej brać. Mam już tą egzotyczną, no to to sobie teraz zagram. Tym bardziej, że to jest szare coś. Nie chcę mi się tego podnosić. I generalnie można się już przemieszczać pod piaskiem, ponieważ przez chyba pół sezonu nie dało się, a teraz się już da, więc Epic Games naprawiło to w końcu. Co jest? Jakie to jest głośne teraz! Tak sobie myślę, co się zbliża do mnie. Że taki huk jest. O chłopie, ale ty nie podjeżdżaj mnie. Ja rozumiem, że jestem celem, ale... Uspokój się, okej. Dobra, nie! Prawie zginąłem. Dobra, teraz to już jest po mnie. Po mnie jest, tak? Nie, żyję jeszcze. No nie wiem, ta pompa dziwnie się gra z tej pompy po prostu. No nie, chłop mnie goni. Ja już pamiętam ten dźwięk, ja kojarzę ten dźwięk, no. Dobra, dostał. No, dawaj, wychyl. No, ale to będzie teraz walka. No, nie gadajcie, że ja wychyliłem głowę. A nie mam maców. Dostał. I odrzuciłem go, kozacko. Siema, byczku. Chyba zginę, co? O ile... Czekajcie. O, musiał mieć coś do leczenia. Miał apteczkę. No, nie apteczkę. Czemu apteczkę? No, nie zdążę. Tu i była jeszcze skrzynka, ale też jej nie otworzę. Koniec, lecimy z kolejną gierką. Tym razem przydałoby się znaleźć tą strzelbę, którą od początku chciałem znaleźć. Czyli tą najnowszą, co nie? I może uda się ją właśnie znaleźć na paskudnej przystani. Dostałem snajperkę, którą nie mogę grać. No standardowo, standardzik. Skrzynka numer 2, jest. Udało się. Tam ktoś lądował, jestem pewien. Więc ja może zaraz tą zawijkę zrobię. Jeszcze kolejna skrzynka, aha, kolejny taki karabin. Fajnie. Tam trzeci taki karabin, no dobra, to będziemy grali samymi takimi karabinami. Dobra, jest ta pompa, szara bo szara, ale jest to ta nowa pompa. Aha, i tu kolejna taka pompa, no to nieźle, jak nie mogłem znaleźć żadnej, to teraz same będą mi takie pompy wysykiwały. No i stacja nie była lotowana, kozak. Co? Aha. Okej. Mam tu ziomka. No naprawdę? Czekajcie, bo tam jest ziomek. A ja chciałem już strzelać do bota. Czekaj, co ten bot tak szybko biega? Co jest? O, no fajnie, że tu jesteś, ziomek. Czemu on do mnie strzela? Dobra, powaliłem bota, jeszcze jest gracz. Byczku, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tutaj. Dobra, dostał. Dobra, leży. Przepraszam, że tak nie ogarniam, ale ostatnio mniej grałem w Fortnite'a i to sami wiecie, o co chodzi. Kolego, co tak się wijasz?
Dobra, dostał głowę, nie głowę, nie wiem czy głowę. O, nie trafiłem go jeszcze, nie trafiłem go jeszcze. Najgorzej po prostu. Najgorzej. Nie udało mi się uciec. Dobra, ja się nie poddaję, teraz ląduję sobie na skrzynce. Chciałem powiedzieć, że na skrzynce, ale to nie ma skrzynki. W takim razie trzeba ją teraz znaleźć, a wylądowałem sobie na sadzie. Tutaj też nie ma skrzynki, ja mam pecha, mam jakiegoś totalnego pecha. Dobra, nic. Jest pompa, dobra, w końcu. I to jeszcze niebieska, niebieskie to jeszcze chyba nie miałem na tym odcinku. Czekaj, co tu ziomek robi, czemu on tu przyjechał? Byczku, wracaj tutaj. Zrobisz misję? Co? On mi broń oddał. Czemu ty mi oddałeś broń? Okej, dobra, nie zabijam go. Jeszcze szybkie ulepszanko na wersję fioletową, bo czemu nie? A w sumie? Dobra, niech będzie też legendarna. Ale straciłem teraz dużo tego złota, bardzo dużo złota. Aha, ja teraz mam go pokonać. Aha. O, i ta broń jeszcze. No i teraz mamy pełen komplet. Mam nadzieję, że teraz tego nie zepsuję. O, i teraz on zginął. No niestety, ja to tylko przyleciałem po skrzynkę jedną, okej. Myślałem, że będą chociaż trzy albo dwie. O, ziomek, ziomek, słyszę go. Słyszę gdzieś tutaj gościa. Tylko nie wiem, gdzie on jest tutaj. Nie, gdzie on jest? Czy on już zwiał? Nie no, słyszę go cały czas, słyszę go. Albo go nie słyszę, no czekaj, co jest? Słyszałem, jakby ktoś pod piaskiem zasuwał. No autentycznie, nie ma tu nikogo. Okej, spoko itemy mam, to teraz przydałoby się jeszcze wygrać, prawda? Znowu cel zlikwidowany, no jak to? Tutaj jakaś klepa była, dobra. Ja chcę oczywiście kolejne zlecenie. A jakbym go jeszcze wynajął? Chodź tu, byczku, wynajmuję cię. Zawsze jakaś większa szansa na wygraną, co nie? Dobra, strzelają się, strzelają się. Ja tam jakiegoś hita może sprzedam? Coś? Cokolwiek? Tam jest ten ziomek, którego ja mam pokonać. Ale czy ja go ustrzelę? Nie, no ja go nie ustrzelę. Jeszcze tam ktoś strzela, okej. Pora stąd uciekać. Trafiłem go, nice. Tutaj też się strzelają? Ej, tu jest za dużo osób. Tu wszędzie są aktualnie. Wow, dobra. Tam jest, tam jest, tam jest, czy to jest pieseł? Czy to jest pieseł? To jest dobre pytanie. No jeszcze mi rzucił świetliki. Pieseł, pieseł, proszę. Stój. Ja wiem, że ty masz mało HP, ja wiem po prostu. Dobra, leży pieseł. Ale że podwójne pistolety, czy to można zaliczyć? Okej, dostałem, 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 dostałem. Wziąłem sobie te egzotyczne pistolety, bo to w sumie też jest taka kowbojska broń, co nie? No czy on musi do mnie strzelać, ale możesz przestać. Dostał, dostał 152. Tam jeszcze jakiś kolejny snajper. No nie dostał, nie dostał. Wow, to już on, to już on. Czy on dostał od mojego pomagiera? Czy on się w końcu przydał do czegoś? A tu jakiś inny ziomek, dobra. To jednak nie mój pomagier. Szybko zawijka, zawijka na tych pistoletach. O, przyjechał mój pomagier znowu. Dobra, dostał raz. Siema, byczku. Trzeba jakoś to skolapsować. Dawaj, spadaj tu. Gdzie on jest? Dostał. No jeszcze więcej tych osób, no jeszcze więcej ich tu. Już nie dałem rady uciec, niestety. No i słuchajcie widzowie, dzisiaj ewidentnie nie jestem w formie, więc ten odcinek wyszedł tak jak wyszedł, ale mam nadzieję, że i tak wam się chociaż trochę podobało. No i widzimy się już w kolejnym filmie na tym kanale, pa pa, no i cześć.